Siemano mordeczki, w nowym odcinku u mnie na kanale. W dzisiejszym odcinku zostawcie suba dla biednego youtubera. Ze względu na to, że lecimy po 200 tysięcy widzów, chciałbym, żeby to się udało osiągnąć do wakacji. Także liczę na waszą pomoc. Wy napiszcie widzowie też i hashtag zakup, a wam przypnę staruszko tego komentarza, albo hashtag prank i też będzie to pasowało. Znajdź z tego, że będziemy dzisiaj sobie ruszać, no nawet dosyć daleko. Czekajcie, bo ja muszę sobie to powłączać, żeby sobie drzwi otworzyć. Będziemy sobie powolutku wsiadać. Nawet możemy sobie poodpalać na tej zasadzie, czyli o. Dobra, pięknie. I dzisiaj sobie ogarniemy nawóz tak naprawdę na rzepaki, ale lecimy z jednym ważnym tematem. Ja sobie to podniosę od razu, żeby to fajnie wszystko śmigało i będziemy sobie ruszać. Jeżeli chodzi o malucha, mógłbym wam pokazać już teraz, co stoi w garażu, ale kupimy coś jeszcze, bo dzwoniłem takiego gościa, który wystawił na sprzedaż. Ogólnie to jest ten właściciel sklepu tak naprawdę. No dzisiaj może być dobry odcinek, może być widzowie dobry odcinek. Na pewno Janinkę wkręcimy, a później ją jeszcze ustawimy do pionu, żeby faktycznie się z nią pogodzić. Ale to zobaczycie w dalszym na pewno etapie odcinka. Też oglądałem oferty zakupu siewnika do kukurydzy, bo gdzieś tą kukurydzę będziemy siać pewnie na tym polu. No i ziemniaki trzeba będzie poogarniać, ale to już bliżej widzowie, gdzieś tam kwietnia, bo jeszcze nie ma tego terenu. O, dobry. Dobry wieczór. Czekajcie, ja sobie zgaszę. Jak dobry wieczór, panie, pan nie znasz tego? Dobry dzień. Dobry. Witam. Ja się lepszy, jak to mówią. No ja byłem dobry pierwszy. Wieczór, panu, Michał jestem. Ładny wąs, ale proszę pana. Dziękuję. Ładne okulary, ładna łysina. A pan jak się nazywasz? Co? Pan jak się nazywasz? Franek. A po co pan żeś tu przyjechał? Będę pole kupał. Franek, a bo to dwóch kupców jest! A ja myślałem, że my we dwóch tylko umówieni jesteśmy przy pana. Panie, kto da więcej, temu sprzedam. To mnie to interesuje, no, że tu. Ja się z panem umawiałem. Kto da więcej? Aha. Suzer, takie pole nie warte. No to dobra, to w takim razie panowie ja odpuszczam. No to dobra. Żartowałem, panowie. Dobra. Pana, jak pan mówi, że odpuszcza, to proszę to brać. Kupuję prawie 40 arów. Proszę pana, proszę zostawić tą 30. No co, co to ma być? Pan bierze tą 30 i jedzie. Proszę to zgasić teraz, bo ja nie ręczę za siebie. Dobra, proszę pana. Proszę pana, ja oglądałem walki Marcina Najmana. Jeżeli pan nie zgasisz tego traktora w tym momencie, pożałujesz pan. No, boi się klepania w matę, boi się. Tak? Niszczę. Idę po garnister i podpalam poloneza, Co to ma być? Dobra, dobra, no sprzedajmy te pole dla mnie i... Dobra, proszę pana, ile tutaj jest? Ale co jest? No w kawałku. Proszę pana, prawie 40 arów. 40 arów, no a ile pan za... 39 arów. Ile pan za to chcesz? Panie, no za... policzyć tej lokalizacji, bo tu patrząc na to, że to można przekształcić pod... jakby działkę budowlaną. No można, ale nie trzeba, prawda? No nie. 40 arab, to ja będę se liczył, panie, poczekaj. Już pana też nie ma co przesadzać, bo teraz ceny akurat wszystkich gruntów poszły w dół. Dobra, cena wywoławcza 10 tysięcy. 10 tysięcy za te 40. Proszę pana, to takie przebijanie od razu, to pan chamski. Ile podaje, ile? Proszę pana, ja daję 15. Dlaczego? Proszę pana, daję 20. Dobra, no 20, ale się po raz pierwszy. Może pan by zobaczył najpierw, czy ten pan, który chce kupić, ma taką gotówkę. A ma pan? Pana, 25. A dlaczego pana? Ma pan takie pieniądze w ogóle? Bo coś mi się wydaje, że pan tu przyjechał. Albo licytacja, albo że tak powiem, pan tutaj będzie robił rewizję. Ale pokorzy pan, czy ma pan pieniądze? Nie, nie, części. Panie, coś mnie tu się wydaje, że ten typek. No to chyba tutaj, proszę pana, tak 25 tysięcy przebić od razu z 10 tysięcy, tak mało możliwe. Dobrze, zacznijmy jeszcze raz. Zacznijmy. No nie, no teraz to mnie rozbroił. Pan daje 15, tak? Ja daję 15, proszę pana, i ja mogę brać daję nawet 20. Dzisiaj. Dobra, pan daje 20, pan daje 20. Dalej. Ale ja panu pokażę, że ja mam takie pieniądze, zapraszam. Bo tutaj coś mi nie gra, jeżeli ale chodzi o tego tak pana. 15 no za mało, kurde. No dobrze pana, to ja daję 22 i spokój. Dobra, i dawaj pan. Daję 25. O, no nie, no, dobra, no to ja nie, nie jestem w stanie tego... Umowę. 25 pan dajesz, dobra, naprawdę? Dobra, dobra i proszę się wycofać. Pokażę pan pieniądze. Umowę. Proszę pokazać pieniążki. Dobra, no proszę mi najpierw pokazać umowkę. Ja mam przy sobie, zobaczy pan tu. Pokażę. Ale no to czemu tu jest zapisane w złotówkach, jak ja w rublach płacę? Co? O, ty skurty!
Patrz, uwolnij z tego pola, kurde, ty! Ale co? A gdzie my jesteśmy? Gdzie my w Polsce jesteśmy? Wsiadaj do Polonezy i spieprzaj, biedaku! O ty! No dobra, to w złotówkach możemy, ale to trzeba od nowa licytację zacząć. Jaką to, bo panie! Panie Michale, dasz pan? Proszę pana, 20 daję i wygoń pan tego. 1000 złotych. Patafiana, tak. Więcej? Jeszcze jeden. O, idziesz. Ale w złotówkach, jeden, rozumie pan? Rozumiem. No nie, no jak on... Przecież on nie ma pieniędzy nawet przy sobie, to biedak jakiś on próbuje, nie wiem co tu zrobić. Ale ja pojadę wymienię w bankomacie. A ile masz tych rubli? Przecież to i tak nie wyjdzie tyle pewnie. Dużo. Powiedz pan wprost, ile masz, ja sprawdzę. Ile? Osiewa. Rubli? Złotówek! Ale jak pan... Proszę pana! 22 tysiące rubli to 955 złotych. Także... Więc pan tego Poloneza nie wiem, czy to pełna za to komu paszą i pan wsiadasz pan i spieprze mnie pan sąd i to raz. Dobra, spisujemy tą umowę, za 20 tysięcy biorę. Dobra, za 20 tysięcy pan już nie będzie mi się tego... 40 jarów, to i tak jest trochę drogo, bo to za hektar panie by 50 tysięcy wychodziło, no to... Pal go licho, jak to mówią. Dobra, dasz pan 21? 20, panie, no nie mogę za bardzo przekroczyć budżetu naszego gospodarstwa. Proszę pana, jeszcze pan mi powie tylko o tym polu, czy tutaj był jakiś dawany obornik, bo tu widzę zarośnięte, to trzeba sporo pracy w to wsadzić. Czyli sporo pracy trzeba w to wsadzić. Dobra, panie, daję panu 20 i... On się świagier miał budować, miał ode mnie kupić, ale... Jak otówki potrzebuje, nie będę czekał aż. Dobra, proszę, 20, tutaj podpiszemy może umowę od razu. Dobrze. A co, gdzie by to, kurde, a może tu na blaszce podpisz pan. A znasz tam taką piosenkę taką, bo kurde, ja znam urywek, proszę pana, ale nie wiem jak ona się nazywa tytuł. Słucha pan taka piosenka. Pana. Nie ma mocnych na Mariole, którą całowałem w szkole. Znam, znam. Stary hit. Jedź pan stąd. Dobra, jedź pan stąd. Gdzie tu się podpisać, proszę pana, tu? Tu. No. Dobra, podpis złożony, wszystko kupione. Dobra, to do widzenia. Do widzenia, czyli ja mogę to już... chce pan, może pan się przejechać trochę, fajna no nie, zadbana. Znaczy, ja tylko kawałek chcę do przodu pod do znaku, bo nie chcę zobaczyć, czy u pana te biegi też tak umie, jak umie skakują. A pan zobacz sobie, a nie. Tu wie pan co, tutaj remont gruntowny robiliśmy, kurde, drogie powiem panu te remonty. Jak pan chcesz, to ja panu mechanika mogę polecić do remontów 30. A który, jak się nazywa? Kurde, już tak, wie pan co, ten... Kazimierz ten. Pomnij sobie pan... Kazimierz. Ten złodziej mi spieprzył, kurde, roboty, panie. A u nas dobrze zrobił. Tak pan z takimi, kurde, ludźmi współpracujesz, to ja pana pozdrawiam. Dobra. Na pieniądze, panie. Do widzenia, lecę. Ale jak pan chce, to pan się odezwi do Kazika. A co to za ogłoszenie tu? Nie wiem, poczytaj sobie pan. Uwaga, nie dotykać wysokie napięcie, ja pie... Faktycznie ogłoszenie. Widzowie, lecimy dzisiaj na dwa rzepaki, na pewno, żeby to wszystko już mieć nawiezione, no bo jest marzec. Ale jeszcze przelecę sobie tędy, to pojedziemy sobie koło sklepu, który tutaj koło nas właśnie jest, bo musimy ogarnąć ważną rzecz. Karol dzwonił, pisał mi SMS-a, że on już tam jest i się targuje z tym właśnie gościem. Także, no mi trochę tutaj zeszło, ale będzie dobra przynajmniej informacja, że mamy zakupione pole. 20 tysięcy trzeba odliczyć od naszego budżetu, zostaje nam ponad 56 tysięcy. Od tego trzeba odjąć 10 tysięcy dla Janiny i odjąć od tego jeszcze budżetu trzeba nam, widzowie, no właśnie, za mechanika trzeba będzie zapłacić. Jeszcze 25 tysięcy kredytu trzeba będzie oddać. No nie jest kolorowo, nie jest kolorowo, ale mam nadzieję, że na kombajn nam wystarczy. Może na jakiś jeszcze ciągnik, jeżeli się uda, jak nie, to będziemy jakiś kredyt brać, widzowie, i będziemy jakoś to ogarniać. Stoi maszyna. Tak. O, siema. Cześć. A gdzie jest ten właściciel? Ej, poszedł na chwilę gdzieś. Poszedł? Mówił, że zaraz przyjdzie, no. A ile tutaj ugadałeś za to? Ty, no, ugadałem za 1500. Półtora koła? No bo to używane, kurde. To ja widzę, że to używane. Jeździłeś tym chociaż od pala? No jak nie. Fajne! Mówił, że przyjdzie ten gościu. Fajne to jest. Myślisz, że ja nie da się nabierze, że to kupiliśmy i to jest elektryczne w ogóle. No, cześć chłopaki, dobra. Sorry, i co? Myślałem, kurde, u mnie ten... Półtora będzie dobrze, czy... Czy znowu będziesz pieprzył? Nie, no myślę, że będzie dobrze, on tylko tak się trzeba przełożyć, nie? Karol, to się rozpędza nawet, fajne to. Bo to ten pan gadał, że dorzucę. Jakiś mocniejszy akumulator tu sadził. No właśnie, i za ten akumulator musicie mi dorzucić, nie? Bo ja sobie przeliczyłem, ja tak zobaczyłem.
Zobaczyłem ile tam ja za to dałem i wiecie co, ja ten akumulator sam dałem 900 zł, nie? To ile to będzie, trzeba, panie? No dwójaka trzeba dać, nie? Dwójkę za to? No. Ty, to co, chyba damy, bo i tak my taniej nie znajdziemy. Ale to z tym starym akumulatorem. A z tym nowym? 2,5. No nie, no jak, akumulator 900 zł, 1500 wystawione, 2,5 nie wychodzi, no. Ale mi się musi za robotę zwrócić, bo ja sam robiłem to. Panie, no zlituj się pan, no, za dwójkę dzisiaj bierzemy i tak panu tego nikt nie kupi. No dobra, to za dwójkę. Dobra, Karol, dawaj panu pieniądze i zabieraj dobra. To. My u pana stali klienci, sprzedajemy sobie miód. Ale to są chłopaki, wy będziecie tym jeździć sami? Nie, to dla sąsiadki. Proszę bardzo. Na sąsiadki naszej. Aha, no. A to ona jakaś ten? Co? Jaka? Ja rzecz, że tak powiem. Jaka? Jakaś. No nie wiem. Inna? No jaka, jaka inna? Pana? No starsza już, dobrze pada inna. No starsza kobieta, no. Czy to jest normalny pojazd? Oto. Znaczy. No tak. A. Panie, idź pan do tego. No dobra, idź pan do tego sklepu, se tam wejdź i se ogarnie to wszystko. Jedziemy do domu, Michał, ja jadę ty do domu. A papiery jakieś są na to, panie, bo to... Panie, papiery, jakie papiery? Ty dawaj pan papiery, bo tu patrzę, że rejestrację ma. No właśnie, dałeś pieniądze, Karol, a nie masz tego, dokumenta lepiej, teraz. Papiery, bo to dalej jest... To weź, no właśnie. Dobra, dobra. Podpisz tam umowę, ja Karol lecę na tamte dwa pola, to ty możesz tak naprawdę z obornikiem... A, kupiłem to pole, o którym mówiłem, to możesz z obornikiem już wjeżdżać. Klas dać tam, obornik? No, dobra. Bo później to ja zaora, to i tak się zrobi. Dobra. Dobra, no tu podpis do... Jedziemy widzowie na rzepaki. Dużo tej roboty nie ma, bo te pola są akurat bardzo wąskie. I co, podpisałeś już to? A jak? No bo to normalnie blachy ma. No to możemy zrobić na przykład... Janina. Albo Jani 69A. A czemu akurat te 69? Z przeproszeniem. To ja czego nie? A, ale ona 69 lat już dawno skończyła. Ale to wiesz, żeby się młodziej poczuła. No może tak, a gdzie mamy rozrzutnik? Już widzę. Czekaj, bo jakiś idiota mnie wyprzedzał teraz polonezem. Co ty? Ty to ten, co się licytował ze mną, jeżeli chodzi o kupno pola, czaisz? Chciał w rublach płacić za pole. Jak w, jak w rublach? No w rublach normalnie chciał zapłacić za pole. To co, on nie stąd? No chyba ni stąd, ni zowąd, nie wiem właśnie skąd on jest. Skąd go tu przywiało do nas, 22 tysiące rubli. A gościa, z którym to ogarnialiśmy, od którego kupowałem, powiedział, że to 950 zł. Panie, odjeżdżaj pan stąd, a nie tutaj pan świrujesz pawiana. Oj, drzewo widzowie, kurde się nie spodziewałem tego. Naprawdę. Uważaj, uważaj, żeby nie zepsuć sprzętu. Nie, wiesz co, ja tutaj zjeżdżałem sobie z tego i myślałem, że przez krzaki sobie pojadę, a za krzakiem było akurat drzewo schowane i dlatego tak wyszło troszeczkę inaczej. No kosem będziemy sobie dzisiaj fajnie śmigać, dwa poletka. Powiem wam, że reszta nawozów jest już ogarnięte, bo u Karola robiliśmy tych nawozów też sporo, no nie? Chyba dwa pola u ciebie na odcinku. No kurde, sporo zrobiliśmy. Tak. No i w tym tygodniu widzowie też i będziecie mieli maratonik z tej serii, czyli o to oglądacie w czwartek, później w piątek oglądacie oczywiście znowu tą serię. No i w sobotę widzowie dosyć gruby pewnie odcinek, ze względu na to, że będziemy ogarniać swoje gospodarstwa, no nie? Właśnie. Poczekaj, bo to my nagrywamy już na następny, nie? Tak, tak. No. Dobra, już ja jestem na polu. Możesz mi kolego drogi pojedzieć, bo to trzeba ty rozłożyć, jakiś, dobra. Ty jakiś gościu kurde z workami pojechał. No to ja go mijałem przed chwilą. Ale z workami czy bez? Z workami, niebieskie, takie jakby po, wiesz, poprzednicy. A u nas nie był przypadkiem? No to ten, o, ten gościu licytował pole. Ze mną. Bo te worki wyglądały jak nasze, ale to w sumie nie tylko ja. Ale to wiesz, to tych worków jest od groma, no nie? Tam nam powinno zostać, Karol, chyba 12 worków powinniśmy mieć w stodole. Możesz podliczyć. No to powiem ci, że nie wiem, kurde. Ja zaraz tam będę wracał, to zobaczę, czy to... A bo ty nie jesteś jeszcze tym pojazdem? Ja już jestem. A. Tylko, że ja już jestem z opornikiem na polu. Dobra, bo ja myślałem, że to się długo jedzie. Ile pojechałeś najwięcej tym? Tym środstwem? No. Kurde, nie pamiętam, że to dwie dychy.
3 dychy może? 28, coś takiego? No to 28, no to powiem ci, że taka prędkość, żeby Janina sobie na przykład do kościoła dojeżdżała albo coś, to fajna sprawa. No tak, się nie męczyła, wiesz, no. Ale wiesz co mi się zdaje, żeby to wystawimy? Czekaj, bo tu ktoś dzwoni. Dobra. Halo? Halo, Mendo! O, dzień dobry, sąsiadeczko. Ukradliście mi worki, złocieje! Jak worki ukradliśmy? No oddaj te worki, to ci zapłacę na to zbocie. Ale my... Sąsiadka do mnie dzwoniła, że przyjechaliście, zabraliście 3 worki mi. Ale pani Janino, ja jestem ogólnie, to ja jestem na polu. Oddaj te worki! Pani Janino, ja jestem na polu i Karol też jest na polu, to jak? Oddaj te worki! Pani Janino, nas nie ma w domu, my pani worków nie ukradliśmy na 100%. A pani Janino, mamy dla pani na przeprosiny... Słyszy pani? A. Złączyła się. Mam nadzieję, że widzowie ogólnie będzie pani Janina. Słyszysz? Karol? No? Janina dzwoniła. I co chciała? Powiedziała, że jej worki ukradliśmy. Ty! To może ten gościu, co polonezy. Ja pierdzielę, musisz przyjechać mnie ratować, bo paliwa nie mam. Matko bosko, znowu widzowie ta 30. Dobra. Dobra, czekajcie. Czekam na Karola, aż weźmie karnistry. Dobra, palimy. Karol już, widzowie, pojechał. Paliwo nalane. Powiem wam, że tragedia jest z tymi. Tragedia jest z tym paliwem w tej 30. My tyle paliwa tracimy. Trzeba w końcu się zabrać za to, żeby zrobić ten zbiornik. Bo albo ten zbiornik jest dziurawy, albo ja nie wiem, dlaczego się tak dzieje. Słuchaj. Zbiornik jest dziurawy, albo ktoś tam paliwa w nocy podbiera po prostu. Ej, czemu my wcześniej o tym nie pomyśleliśmy? O kurde, właśnie teraz wpadłem na ten pomysł. Bo mi się zdaje, że to niemożliwe, żeby zbiornik był, bo by to kapało i by była plama przez całą noc na przykład. Trzeba będzie Janiny zapytać. Myślisz, że Janina by była zdolna do tego, żeby ukraść tam paliwo i przehandlować na przykład to paliwo? Ja myślę, że Janina jest do wszystkiego zdolna. Ale Janina po tej ostatniej aferze jakoś tak złapała dystansu do nas i ona tak się zaczęła zachowywać tak jakby. Janina ogólnie jest nadal trochę pogniewana. Znaczy ona, to chłopie, ona jest pogniewana fyst. Nawet nie ma co gadać. Bo ona się nie odzywa, nie przychodzi do nas w tak. ogóle. Ona, widzowie, tylko kościół, dom, kościół, dom, kościół, dom. Teraz jest majówka, to może, wiesz, majowe nabożeństwa, to ona może na te majówki chodzi codziennie. No tak, 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 tak. Ale że zadzwoniła sama z siebie, to już jest jakiś wyczyn. Dobra, jedno pole zrobione, a tobie jako bornik idzie? Ale w jakiej sprawie, że coś ukradliśmy? A, no tak, to sama z siebie, żeby tak spytać, chłopaki, jak tam dzień wam mija, to nie... O, znowu ktoś dzwoni. Halo? Oddasz mi te worki, złodziejko! Pani Janino, nie ukradliśmy pani worków, mamy dla pani niespodziankę. To ja mam tę niespodziankę, chcę te worki, bo kaczaki się głodują, nie mają z czym srać już na... A będzie pani u siebie na gospodarstwie dzisiaj, w domu? Jestem, szukam worków, ale wszystkie ukradliście, złodziejki. Pani Janino, da mi pani 15 minut, bo jadę ostatnie pole robić, może około. Wszystkie worki mi zabraliście wcześniej, ja miałam nawet pochowane i teraz mi, złodziejki, okradacie. Mamy dla pani prezent. Idę sobie wziąć z waszej stodoły, okej? Okay? Nie, pani nie bierze z naszej stodoły, bo my pani nic nie ukradliśmy, nas tak nie ma na gospodarstwie. To co mam dla kaczków dać, jak one nie mają czym srać? Pani Janino, chwilę, dwa przejazdy, jadę pole robię pod lasem i będę na gospodarstwie i pogadamy, dobra? Dobra. No, do widzenia. Ty, Karol! No? Powiedziała cześć! Cześć? I normalnie, kulturalnie się zachowała, powiedziała, no dobra, cześć, bo ona mówi, że nie ma czym... Nie, nie, normalnie powiedziała właśnie. Ona powiedziała, że kaczory nie mają co jeść u niej. I na koniec powiedziała, że cześć? Nie gadaj, że znowu dzwoni, no matko. Halo! Halo! No pani Janino, no... Biorę te worki od stodoły, dobra? Nie, pani poczeka, no, jadę... Dobra, jednak Karol zwyzywała mnie i powiedziała, żebym spier, także jednak się nic, tak, jednak nic się nie zmieniło. Myślałem, że jednak ta Janina troszeczkę będzie jakaś zmiana życiowa u niej, ale jednak, widzowie, te zmiany u Janiny niestety nie następują żadne, no ale trudno się mówi. Jest taka piosenka, tam obchodzi afera. Lewa. Ty mówisz o tych dwóch dryblasach, które to śpiewały. Jeden co wygląda jak ten, jak z bajki, ten samochód. Żeby nie promować oczywiście. Ja bym takich słów nie mówił. Dlaczego? Bo ja się ich boję. Tak? No. A. No to dobra, jak ty się boisz, to ja nie będę też mówił. Także jak coś, widzowie, ja zrobię w sztucznej inteligencji, że to Karol mówił.
widzowie, ja takich słów bym nie powiedział. Dobra, daj Boże, żeby mi starczyło do tej karolnowozu. Stało 27 niby, starcz, także powinno... ja tu jeszcze rozrzucam obornik na polu. Dobra, ja tam podlecę jeszcze pługiem, to może jeszcze dzisiaj coś tam zaoramy. A jak tam chwasty? Bardzo tam dalej są, bo ja tego pola nawet za bardzo nie oglądałem. No jak nie? Dobra, jadę ostatni przejeździk, widzowie, zrobimy. Tu jest kurde tych zakwaszczenia od cholery tu jest. No bo to jest zaniedbane. Ogólnie gościu mówił, że on to pole trzymał dla szwagra, bo szwagier miał się tam budować. On mówił też, że cena musi być wyższa, no bo ta działka może być budowlana. To tam ile dały za nią? 20? 20. 20 to i tak szczerze moim zdaniem za 40 jarów praktycznie. No to ci wychodzi, tak na logikę za hektar wychodzi 50 tysięcy złotych w takim prostym liczeniu. No to jak teraz tutaj co niektóre pola w okolicy kosztują po 60-70, ludzie sprzedają za hektar, nawet 80 co niektórzy sobie wołają. No to tutaj jeszcze blisko gospodarstwa, to powiem ci, że to jest taka cena, na pewno nie jest jakaś wygórowana. No nie jest, no co ty. To jest bardzo dobra cena. Dobra, czekajcie, czyli tak, nawozy oficjalnie można powiedzieć widzowie, że mamy zakończone, jak ja sobie dojadę do końca pola. Zostaną oczywiście opryski, no ale to bardziej też mówię elementy kwietniowe, ze względu na to, że to na razie nie jest urośnięte. U Janina coś nawet nie dzwoni. Ale wysłałeś przelew gościowi czy gotówkę? Gotową. Jeszcze ważna kwestia, czekaj, miałem coś pytać, gdzie zostawiłeś tego wózka takiego, co kupiliśmy dzisiaj? O kurde, przed bramą. Przed naszą bramą? Poczekaj, idę go schować. Kenina już pewnie była u nas na podwórku, to ona już pewnie... Nie tyle... była, na pewno nie była. Gorzej, żeby ona se drzwi nie otworzyła i malucha zobaczyła. Bo tam jeszcze widzowie musimy spersonalizowane rejestracje założyć zaraz odnośnie tej Janiny, bo ja kupiłem te blachy. Nie mówiłem ci. W ogóle nie wiem, może coś to pod nie podnosił. Skuter już jest u krów. Dobra, to niech skuter będzie u krów, to niech będzie w garażu. I jak ty, Karol, skończysz obornik, to podlecimy jeszcze te blachy, założę zaraz, zobaczę jak ci tam idzie na polu. Dobra. Bo nie wiem, czy jeszcze wlecimy dzisiaj, żeby to chociaż zaorać, żeby może sobie od miedzy obrobić. Zaraz będziemy wszystko, widzowie, wiedzieć, no bo trzeba wrócić na pole. A ty którym traktorem pojechałeś? Tym, Ursusem, ale starym. Czyli ogórkiem? No. Dobra, czyli ja wezmę pług sobie po prostu 350-ki. Dobra, czekajcie, policzmy sobie widzowie worki, bo to dosyć istotne, jakby nie patrzeć. Jeżeli chodzi o nawóz i rozsiewacz, ja sobie go zostawię na razie tutaj, żeby był jakiś przejeździk, żeby się dostać mniej więcej do pługu. No, Karol, już widzę, słychać tego ogórka z daleka. Już zajeżdża na gospodarstwo, jak widzicie. A! Ogóreczek z rozrzutnikiem ładnie wygląda. Piękna sprawa. Poszli! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, tam był dziesiąty. Czyli u nas nikt nic nie ukradł. Czyli może faktycznie od Janiny ten gościu zawalił to. No dobra, czyli faktycznie pewnie od Janiny ukradł, ale to co, czy to jest nasza sprawa? No ale to nie jest nasza sprawa, no on sobie zajechał, Janina tam stoi, Janina tam stoi. Gdzie? Tam, przy swoim podwórku stoi, widziałem ją. Tak? Widziałem ją. Czekaj, bo ja tu przyszedłem z tej strony, a ciebie już z tej strony nie ma. Zamknę bramę, zamknę bramę. Zamykaj bramę i widzowie, jeżeli chodzi o maluszka, wygląda to następująco, tylko musimy jeszcze te blachy założyć. Kolor wybraliśmy taki błękitny, żeby fajnie pasował. Ale fajne ma felgi takie przejrzyste. No, fajne takie bialutkie, no nie? Ładnie się to prezentuje. Także widzowie co, zmieniamy blachy. I tak naprawdę ty, Karol, możesz już iść i zaraz ja dojdę, zagadać Janinę i zawołamy i najpierw pójdziemy do obory. Czy jak ty to ustawiłeś, bo muszę zobaczyć jeszcze, widzowie. I najpierw jej wręczymy to. Aha, tam schowałeś, dobra. Żeby ona się przejechała, jazdę testową sobie zrobiła, a później będzie dopiero szał, jeżeli chodzi o malucha, no nie? Na pogodzenie. I dobra, widzowie, blachy już zmienione. Tutaj udało się zrobić coś takiego, no bo ze względu na to, że jest ograniczenie, także no nie mamy za bardzo jakichś dużych możliwości. Także, Karol, możesz już lecieć. Czekaj, ja zamknę ten garaż. No, czy on się nie zamyka teraz? Dobre pytanie. O, dobra, poszło. Także widzowie, otwieramy bramę i wołamy naszą kochaną sąsiadkę. A po co te wyzwiska? No, to jest rezerwuj. Janinko, ja nic powiedziałem jeszcze. Janinko, obiecujemy z ręką na sercu, na wszystko, co się da, że my nic nie ukradliśmy. My chcemy moje worki. Nie mamy worków, pani Janino, nawet pani damy jeden worek od nas na nasz koszt. Trzy worki mi zaje... Pani Ino, zapraszam, zapraszam panią. Pani Jani nie pokazać. Gdzie? Tutaj. Coś pani kupiliśmy na pogodzenie, bo ostatnio te afery były niepotrzebne. Worki mi oddaj. Idzie pani? Idzie? Nie, się czołgam. Gotowa pani? Three, two, one.
Tada! Proszę! A po co mi ta taczka, jak ja mam? To! To! A co ja jestem, cholera? A co, złe? O co chodzi? Co źle? Kurde? Przygłupki. Do kościoła, tym... pasuje coś? Pani sobie wyjedzie na asfaltówkę, ja? Pani sobie wsiądzie. A co, jakaś niepewno sprytna? Mam jeździć takim kadłubem? No ale to co, złe? To drogie było. Nie będę takim kadłubem jeździła. Dobra, Karol, wyjedź Janinie i niech ona się przejedzie po asfalcie i zobaczy, co to jest, co to znaczy szybki pojazd. I zobaczy i zmieni zdanie. Tak. Kadłuba mi kupili, bo ja pewnie niepełnosprytna, cholera jasna. No nie, nie, że niepełnosprytna, tylko po prostu... Pani... Motor byś tam mi kupił. Poczekaj, dawaj szybko ją. O skur... Szybko. Czekaj, podniosę. Wszystko dobrze? Ja pierdzielę! Za... O skur... Pani chce motor! Pani chce motor! Pani chce motor! Wszystko dobrze? Co to za szataństwo jest? Mówiłem, że to ma dużo mocy powoli. Bo tutaj trzeba powoli, pani Janino, proszę wjechać sobie na drogę i na prostej pojechać. Ta... Jeszcze ona pływać nie umie. No i proszę... Coś nie zatopiło. Ale nie zygzakiem, to prosto trzeba jechać. Ło, no, widzi pan jak driftuje? Ale roznosi, nie driftuje, nad tym nie panuje. Drift to jest kontrolowany pościsk, a to ja nie kontroluję tego. Ale widzi pani, gazu, gazu, i po gazu. Co pani ten motor, jak pani tego nie umie opanować? Cześć, spokój, Karol, motor. Karol, ja się boję, jak jej damy tego malucha. O kurde, przecież on to dopiero ma mocy. No. Już trzeba podnieść trochę mocy, widzowie, jeżeli chodzi o malucha, ale to na razie wam za dużo nie możemy mówić. Wygaźnik żeśmy regulowali, widzowie. No. I łogin, pani Janino, ile i pani jedzie? No jadę maksymalnie, a to 30 tylko idzie śmaciurstwo. No to co, źle? Źle, mało. A wyobraża sobie pani teraz, jak pani będzie jechać 30 na godzinę? W ile czasu pani dojedzie do kościoła na mszę? Ej, no w sumie fajnie. No. Pani Ino, to jest prezent od nas. Jesteśmy już pogodzeni? Nie. A dlaczego pani to rzuciła? No ja nie wiem, kurde, prezent się kupuje, a pani Janina patrzy. Szanuje, kurde, fest. Przepraszam, wypadło mi. No się to pani naniesie. Parkuję to. Znaczy Janina szanuje. Ale... To dlaczego u nas, jak to jest pani prezent? Dobra, niech tu stoi. Aha, czyli tak się spodoba. Aha, czyli się nie podoba prezent. Dobra, kurwa, za do siebie. Zgoda będzie, czy nie? Ale to nie... Zgoda będzie? Nie. Ale jak pani w ogóle to dźwiga? To jest cięższe od roweru. No, ja jestem wściekła dzisiaj. A zgoda będzie? No nie będzie, cholera, ile razy mam katać topię. Pani Janino, ale... Nie, no to już prezent daliśmy. Dobra, to my ten prezent może sprzedamy komuś. A to masz. No nie, no! Tym się jeździ, a nie się nosi. No pani Janino, co pani robi? Dobra, niech tu stoi, cholera. Dobra, wyjdźcie z mojego gospodarstwa. To pani Janino, mamy jeszcze jeden prezent dla pani. Jeszcze ja teraz takie gówno też? No zapraszam. Chodź, Karol, i pokażemy, nie wiem, co zgoda będzie, bo to... No kurde, zobacz, się nie podoba taki prezent, no. Trzeba jej... Jak to się jej nie spodoba... To już koniec prezentów, sami se zostawimy. Dobra, pani Ino... Otwiera pani garaż. To jest dla pani inny prezent, bo pani na zawsze mówiła o czymś takim, żeby chciała, także 3, 2, 1. Tada! Niespodzianka! Widzi pani? Ale zawsze pani chciała poloneza, malucha albo BM-kę. A to serio dla mnie? No. Odremontowany, skóra, fura. Tylko powolutku pani wyjeżdża. Kierownica od BM-ki. Nie, no chodź, kurczę. O! O kurde, blade. Powoli, bo to... O, skurczko, wada. Pani tego nie rozwali, bo to bez sensu. Dawaj, no kurwa. I pani się tym nie zakopiał, to trzeba pchać, pani powolutku jedzie. Nie, na ty, pani na tym pomacie za najlepiej jeździ. Drzwi. Drzwi zamknę, Janinie, drzwi. Dobra, powoli, bo... Powoli, bo się roz... Kurde, się kopię tu. Popcham. Popchnij. Dobra, cześć, chłopaki. Ja powoli. Powoli, ja... Powolutku, nie, powolutku, moc pani... Zmienić, moc.
O, wyprostuje, to już będzie jechała. Trzymaj się! A to gdzie pani jedzie? A... Na wioskę! Ja pierdzielę, Michał. To się skończy wypadkiem jakimś. Mi się zdaje, że to będzie tragedia, Karol, ale przynajmniej to drugie jej się spodobało. No przynajmniej maluch, w sumie no, ale... wózek taki inwalidzki to może był zły pomysł. To może się skończyć aferą. Żeby jej kupić na prezent, ale Michał, może zejdź z tego... drogi, zejdź z drogi, zejdź z drogi! O skur! O, dobrze, wyhamowałam! Pani nie umie tym jeździć, musi pani to się nauczyć w ogóle tym latać. To z tyłu jest. Dobrze. Mówię, ja za młody stan takiego miałam. Tak? Jak to się lata? Z tyłu jest. No, ale będziemy robić hamyściki zaraz bębką. Dobra, pani Janino. Dobra, Karol. Przynajmniej jesteśmy widzowie pogodzeni. W dzisiejszym odcinku to było na tyle najważniejsze, że jeden z dwóch prezentów się pani nie spodobał. Nara. Nara.